Dzień dobry, witam Państwa na oświadczeniach prasowych prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego. Bardzo proszę o zabranie głosu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudę. Dzień dobry, proszę Państwa. Witamy bardzo serdecznie w to piękne lipcowe popołudnie, letnie, przy pięknej pogodzie. Tutaj jesteśmy w takiej, można trochę nawet powiedzieć, nieco wakacyjnej atmosferze, jak tutaj przed chwilą rozmawialiśmy z Państwem seniorami. Jesteśmy pod Warszawą w Woli Karczewskiej wśród pięknych lasów, gdzie jest gminny dom seniora i to są właśnie ci, którzy cieszą się tą radością tego miejsca i na co dzień tutaj pracują, realizują się. Wewnątrz można zobaczyć piękne prace, a przyjechaliśmy tu dzisiaj z panem premierem po to, żeby porozmawiać z Państwem o tym właśnie, jak się tutaj czują, czy to jest to, co pozwala im rzeczywiście zrealizować swoje pasje tutaj w tym czasie, kiedy ich aktywność zawodowa już się zakończyła, kiedy rzeczywiście są seniorami, kiedy pobierają świadczenia emerytalne, a sposobność jest dla mnie o tyle radosna, że dzisiaj wchodzi w życie ustawa, którą nie tak dawno miałem przyjemność podpisać, która była inicjatywą rządową, tutaj pana premiera, pani minister Marleny Maląg. Ustawa dająca tak zwaną czternastkę, czyli przysłowiową czternastą emeryturę na stałe. Cieszy mnie to spotkanie dzisiaj i ten moment tym bardziej, że właśnie wspominaliśmy, jak w 2020 roku w Żyrardowie mieliśmy spotkanie, kiedy ta czternastka wchodziła po raz pierwszy, wtedy eksperymentalnie. Nie byliśmy stuprocentowo przekonani, czy budżetowo to będzie możliwe, czy to wszystko uda się, czy polskie państwo udźwignie to obciążenie. Okazało się, że udźwignęło. Program został zrealizowany w 2021 roku, został zrealizowany w 2022 roku i teraz ostatecznie ustalono, że może wejść na stałe, czyli że ta czternasta emerytura będzie świadczeniem stałym, które seniorzy będą otrzymywali co roku i to jest ta dla nas dzisiaj radosna sposobność, żeby tutaj właśnie z panem premierem być i z panią minister, żeby porozmawiać z państwem z jednej strony, zapytać, jakie są jeszcze potrzeby. Tutaj o różnych potrzebach usłyszeliśmy, tak? Winda jest potrzebna, tak? Tak, będzie potrzebna winda. Jeszcze dodatkowo państwo tutaj mówią, że dobrze byłoby jeszcze rozbudować im tutaj ten ośrodek, tak? Ten, tak. Proszę Państwa, cieszymy się ogromnie, dlatego że też trzeba powiedzieć, że w ostatnich latach z różnych programów, które realizuje rząd właśnie dla seniorów, których zresztą ślady można znaleźć także i w tym domu, w różnych miejscach, tego typu ośrodków, tego typu miejsc dla seniorów powstało w Polsce bardzo wiele i to jest rzeczywiście wielka radość. Właśnie przed chwilą mówił o tym pan premier, pewnie jeszcze za chwilę pan premier na ten temat powie kilka słów, ale ja chcę podkreślić jedną rzecz, która jest dla mnie ogromnie ważna jako tego, do którego przychodzą wszystkie akty prawne na samym końcu, który zamyka jak gdyby proces ustawodawczy w każdym przypadku, decydując o podpisaniu ustawy i skierowaniu jej do publikacji, czyli o jej wejściu w życie. Proszę Państwa, ta ustawa, tak jak i cały szereg innych aktów prawnych, które wspierają seniorów, tak jak też i te akty prawne, które w tej chwili są realizowane w parlamencie, a które zostały wypracowane wspólnie w Kancelarii Prezydenta, w Narodowej Radzie Rozwoju, razem z właśnie tutaj panem premierem, jego współpracownikami, z panią minister Marleną Maląg i Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. To są efekty współdziałania, to są efekty dobrego współdziałania władz, o którym bardzo często mówimy, a które jest tak bardzo ważne do tego, żeby osiągać sukcesy. Ja się ogromnie z tego cieszę. Chciałbym, żeby to współdziałanie władz przekładało się na różne aspekty naszego życia, także na kwestie naszej polityki zagranicznej. Kolejny przykład tego współdziałania będziemy mieli w najbliższych dniach. Ustawa, która ma o tym współdziałaniu mówić w ramach właśnie Unii Europejskiej, naszej przyszłej prezydencji, także w Unii Europejskiej w 2025 roku, będzie w najbliższym czasie rozpatrywana przez Sejm.
Mamy tam już wszystkie konieczne uzgodnienia, także bardzo mnie cieszy to, że będziemy tutaj, że tą politykę realizujemy z panem premierem wspólnie z większością parlamentarną, bo to są takie kwestie, które wymagają pewnej zgody politycznej w Polsce i we wszystkich tych elementach, w których ta zgoda polityczna jest, w istocie mamy sukces, który potem przekłada się na poprawę życia ludzi. Mnie to bardzo cieszy, proszę Państwa, bo ja zawsze podkreślam to, że seniorzy są naszym skarbem. Nie tylko dlatego, że są przykładem dla naszych dzieci, czyli swoich wnuków, bo to jest pokolenie naszych rodziców, panie premierze, tutaj no tak. z nami Dokładnie. Dzisiaj, a my reprezentujemy pokolenie dzieci. Ale to jest ogromny przykład dla naszych wnuków tego, w jaki sposób budować Rzeczpospolitą, w jaki sposób walczyć rzeczywiście o wolną Polskę takim swoim dniem codziennym. Właśnie to, że została przez pokolenie naszych rodziców kiedyś wywalczona dla nas jako wolna Polska na przełomie lat 80. i 90., wtedy kiedy odzyskaliśmy pełną suwerenność i niepodległość. Ale kiedy wcześniej to pokolenie o tą właśnie wolną Polskę się starało, się zmagało, cierpiąc różne niedogodności, to wszyscy znamy z naszej historii. I jak bardzo po latach ciężkiej pracy, po latach starań dla Polski, temu właśnie pokoleniu należą się godne warunki życia. Ja chcę, panie premierze, bardzo podziękować, bo to, że udaje nam się kolejnymi działaniami wspierać państwa w tym właśnie życiu codziennym, bo to jest tak, że kiedy się to wszystko sumuje, tą trzynastkę, do tego się doda tą czternastkę i wszystkie inne świadczenia, to się okazuje, że rzeczywiście ten byt ludzi, którzy są już w tym okresie zakończenia aktywności zawodowej, istotnie się poprawia i że państwo polskie staje w jakimś sensie na wysokości zadania. Bardzo często słyszę wreszcie. Co chcę podkreślić, ja już to kilkakrotnie mówiłem. Kiedy wprowadziliśmy, co też jest zresztą przykładem bardzo dobrego, zgodnego współdziałania władz, po raz pierwszy świadczenie 500+. Kiedy ono się w ogóle pojawiło, już lata temu, już większość tutaj zapomniała, kiedy ono się pojawiło, ale pojawiło się w 2016 roku, wtedy nad nim pracowaliśmy. To wtedy seniorzy szeptali do mnie, pamiętam, tak się bardzo cieszymy, że daliście pieniądze na nasze wnuki, wreszcie, że nasze dzieci mają lepsze warunki, że dzięki temu lepiej mogą nasze wnuki wychowywać, że mają to wsparcie i cichutko mówili, chcielibyśmy, żebyście nie zapominali też o nas. Bardzo dziękuję, panie premierze, że właśnie teraz pokazujemy, że nie zapomnieliśmy też o tym pokoleniu naszych rodziców i że tym, którzy ciężko dla Polski pracowali, walczyli o nią, budowali ją przez lata, teraz też otrzymują to, co tak naprawdę im się należy od Rzeczypospolitej. Godne świadczenia i godne możliwości spędzania czasu w tym okresie już pozawodowym, kiedy można się jeszcze właśnie realizować w takich miejscach jak to. Także bardzo się cieszę i dziękuję. Dziękuję, panie prezydencie. Proszę o zabranie głosu prezesa Rady Ministrów, pana Mateusza Morawieckiego. Szanowny panie prezydencie, pani minister, nade wszystko szanowni państwo, drodzy seniorzy, dla mnie to również jest taki wyjątkowy dzień, bardzo radosny dzień, kiedy wypełniliśmy nasze kolejne zobowiązanie, kiedy obietnica złożona seniorom została dotrzymana. A ta obietnica właśnie polegała na tym, że tak będziemy zarządzać finansami publicznymi, żeby starczyło na 14 emeryturę, na 14 świadczenie emerytalne na stałe. I właśnie dlatego dzisiaj, ten dzień, kiedy wchodzi w życie ta ustawa, jest, można powiedzieć, dniem historycznym. Szanowni Państwo, to blisko 10 milionów naszych obywateli, ale to tylko statystyka, a tak naprawdę to przecież nasi dziadkowie, babcie, nasze mamy, nasi ojcowie, którzy właśnie, tak jak pan prezydent powiedział, z ogromnym mozołem, z ogromnym trudem odbudowywali Polskę, podnosili ją po zgliszczach wojny, potem budowali w bardzo trudnych warunkach. Przecież wszyscy państwo tutaj siedzący razem z nami dużo lepiej od nas wiedzą, czym był PRL i na czym polegało życie wtedy, w tamtym czasie. A potem przyszła wolna Polska, która, no, można powiedzieć, potraktowała emerytów naprawdę jak obywateli, no nie pierwszej kategorii, niestety nie pierwszej kategorii. Czym to się objawiało? A chociażby tym, że jak tutaj usłyszałem wcześniej,
waloryzacje emerytur, które miały miejsce wcześniej, to były 3 zł, 4, słyszałem 3,50, prawda? Niestety 4 zł, 5 zł. Czasami nie były warte znaczka, który kosztował więcej niż te waloryzacje, które miały miejsce. A przecież minimalna emerytura wtedy to było netto do kieszeni emeryta niewiele powyżej 750 zł. Szanowni Państwo, 750 zł. Trzeba kupić leki, a nie było żadnego programu darmowych leków. 2000 darmowych leków dzisiaj jest rodzajów leków. A będzie za chwilę, bo idzie ta ustawa również, 4000 i obniżamy dostępność tych leków do 65 roku życia wzwyż. Trzeba było zapłacić rachunki, wyżywienie i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę było ciężko związać koniec z końcem. To taka była walka o oddech, można powiedzieć, w tamtych czasach, w czasach liberałów, którzy hołdują takiej zasadzie prawa silniejszego. Kto silniejszy, ten ma rację, ten się przebije, ten sobie zawsze tam w życiu jakoś poradzi. No ale to nijak się ma do Rzeczpospolitej Solidarnej. To nijak się ma do Solidarności. Mamy przed sobą tutaj pokolenie Solidarności, ludzi, którym zawdzięczamy naszą wolność. I dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości razem z panem prezydentem, obóz Prawa i Sprawiedliwości wprowadził po 2015 roku taką rewolucję godnościową, rewolucję oddania szacunku tym, którym ten szacunek był zabrany w latach III Rzeczpospolitej. I to, na czym to polegało? To polegało właśnie na tym, że owoce szybszego wzrostu i owoce naprawy finansów Rzeczypospolitej, bo nikt nie wie lepiej, jak się zarządza budżetem, niż właśnie seniorzy, którzy mają to doświadczenie z całego życia za sobą. Chude i tłuszcze lata. Kiedy po dokonaniu tej naprawy okazało się, że można te owoce wzrostu dzielić sprawiedliwiej. I to była ta rewolucja godności. To, o czym powiedział pan prezydent, nie tylko polityka społeczna dla dzieci, dla młodych ludzi, ale właśnie dla tych, którzy już dzisiaj nie mogą podjąć pracy, już nie mogą sobie dorobić, już nie mogą zasadniczo inaczej ukształtować swojego życia, w szczególności życia zawodowego przecież, bo jest ono już za nimi. Mogą przepięknie spędzać jesień życia. Widzieliśmy tutaj, podziwialiśmy z panem prezydentem te obrazy, te gobeliny, te różne prace artystyczne i zastanawialiśmy się naprawdę, czy to są oryginały tu państwa, ale państwo potwierdzają, że to są oryginały. Brawo dla państwa, naprawdę piękne, przepiękne prace. A więc to życie twórcze może być również pięknie realizowane, ale właśnie poprzez to, że poza 13, 14 emeryturą, poza największą waloryzacją w historii Rzeczypospolitej, jaka miała miejsce w tym roku, także budujemy, remontujemy, tworzymy nowe domy seniora. Szanowni Państwo, w całej Polsce ponad 1000 nowych domów seniora. Teraz to ktoś mi powiedział, że powstaje prawie codziennie jeden dom seniora, czy co drugi dzień powstaje gdzieś w Polsce jakiś dom seniora. Ja wolę ostrożnie powiedzieć, że pewnie ze 2 w tygodniu, bo tak mi podpowiada matematyka. Drodzy Państwo, ale to wszystko też było możliwe i dotknął tego tematu także pan prezydent dzięki bardzo bliskiej, dobrej współpracy pomiędzy rządem i panem prezydentem. Któż lepiej od naszych mam i ojców, dziadków i babci wie, że zgoda pomiędzy rządem i prezydentem jest najlepszą gwarancją prowadzenia dobrych działań dla społeczeństwa. Myślę, że seniorzy wiedzą to najlepiej, prawda, że zgoda jest kluczowa. Porozumienie jest bardzo ważne. I wyobraźmy sobie tam na moment tylko taki scenariusz, gdyby tej zgody nie było, gdyby dochodziło do paraliżu państwa, wyszarpywania sobie sukna między rządem, prezydentem, różnymi organami władzy w Rzeczypospolitej, chaosu i zamętu. Szanowni Państwo, nie byłoby takich programów, takich wielkich programów społecznych, jak te, które się dzisiaj
finalizują. Dosłownie dzisiaj wchodzi w życie właśnie ustawa przecież o 14 emeryturze na stałe. Chcę bardzo podziękować panu prezydentowi za tą właśnie wspaniałą współpracę. Przez lata mogę powiedzieć, ale powiem państwu, że zawsze jak z panem prezydentem rozmawiam o sprawach społecznych, to się natychmiast zapala i ta rozmowa jest bardzo konstruktywna, w jednym kierunku prowadząca, bo doskonale czujemy i pan prezydent, i cały rząd, i całe nasze kierownictwo obozu, pan prezes Jarosław Kaczyński, doskonale czujemy, że właśnie oddanie sprawiedliwości naszym seniorom jest fundamentem, musi być fundamentem naszej polityki, a więc zgoda, porozumienie, zgodność, konsensus to jest to, co nas charakteryzuje i niech tak będzie dalej, będziemy mogli wtedy myśleć o kolejnych wielkich odsłonach naszej polityki społecznej. Szanowni państwo, obiecaliśmy sobie, żeby już nigdy nie było powrotu do tej liberalnej, darwinistycznej polityki dzikiego zachodu, prawa pięści, prawa silniejszego, bo to była ze wszechmiar nieludzka polityka. Obiecaliśmy to sobie, bo nasi seniorzy naprawdę zasłużyli na to od naszej ojczyzny, na to, aby swoją jesień życia spędzać w spokoju, spędzać w radości, myśleć o swoich wnukach, a nie o tym tylko, jak związać koniec z końcem. I chcemy nasze zobowiązanie pociągnąć dalej. Chcemy, aby tak jak Rzeczpospolita może być dumna ze swoich seniorów, z pokoleń, które są dzisiaj najstarsze, tak bardzo pragniemy tego, aby nasze mamy, nasi ojcowie, nasi dziadkowie i babcie mogli być dumni ze swojej ojczyzny, z Rzeczpospolitej i ze swojego rządu także. Bardzo cieszę się, że dzisiaj się ten dzień dokonał, 14 emerytury na stałe i będziemy o was, drodzy nasi seniorzy, zawsze myśleć i dla was zawsze działać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie premierze, panie prezydencie, panie premierze. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam teraz do stolików naszych seniorów. Dziękuję bardzo. Thank you.